Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Miło mi również powitać na stanowisku komentatorskim Włodzimierza Szaranowicza. Witam Państwa i zapraszam na wspaniałe widowisko. Brawo za ten pressing, zmusił rywala do błędu. I będziemy mieli wrzut z autu. Piszczek. Błaszczykowski. Piłka chodzi jak po sznurku. Strata w ataku. Fusile. João Moutinho. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Bardzo dobre podanie. No i przejęcie dośrodkowania przez obronę. Sahin. Dobra interwencja, no i mogą rozpocząć kontratak. Ładnie główkuje. Błaszczykowski. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Robert Lewandowski. Piszczek. Pięknie podał. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Garcia. Sahin. Błaszczykowski. Robert Lewandowski. Jest szansa! Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Garcia. Fusile. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem pod wrażeniem, jak on to zrobił. Robert Lewandowski. Arena dzisiejszego meczu Signal Iduna Park jest największym stadionem piłkarskim w Niemczech. Po przebudowie może on pomieścić ponad 80 tysięcy kibiców. Dobry zwód, ładnie minął obrońcę. Fusile. Mają teraz okazję. Dobry przechwyt obrońców. Błaszczykowski. Robert Lewandowski. Próbował, ale nie udało się. João Moutinho. Garcia. Wydawało się, że a jednak przejął. Podał do partnera. Piłka minęła linię końcową i rozpocznie bramkarz. Garcia. Bezpardonowe wejście, ale skuteczne i czyste. No, umiejętnie przejął teraz obrońca. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Nie namyślali się i już wprowadzili piłkę do gry.
Robert Lewandowski. Rzeczywiście dobre podanie. Out. Piłka dla Porto. Fusile. Robert Lewandowski. Garcia. Wygrywa pojedynek z obrońcą. No, chylę czoła za tę akcję. Robert Lewandowski! Daleko od bramki. Była to niezła okazja. Fusile. A udało mu się odebrać piłkę. Gwizdek i mamy rzut wolny. No, starli się dość ostro. Piłkę przejmują rywale. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Robert Lewandowski. Błaszczykowski. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Robert Lewandowski. Gwizdek. Rzut wolny. Gdyby dokładniej uderzył. Koniec pierwszej części meczu. Mamy przerwę. Koniec pierwszej połowy. Nuda, nuda i jeszcze raz nuda, panie Głód. Czyli trzy kwadranse. Rzeczywiście masz rację. Przed nami 45 minut nadziei, 45 minut marzeń, 45 minut na zwycięstwo jednej z ekip. Dodam po tej pierwszej słabej połowie 45 minut oczekiwań na dobry spektakl piłkarski. João Moutinho. Garcia. Dobre odebranie piłki bez faulu. Dobrze się pokazał. Odbił piłkę. Jest gol! Powtórce widać fatalne zachowanie bramkarza. Ta sytuacja pokazuje nam, że cała wina była po jego stronie. Popełnił kardynalny błąd. Długo kazali nam czekać, by zobaczyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Przecież mamy już drugą połowę. Szybko odzyskał straconą piłkę. Fantastyczna interwencja. Robert Lewandowski wybiega na pozycję. Uderzenie. Aj, jaka bramka! Strzelili kolejną bramkę, dwie w bardzo krótkim odstępie czasowym. Ograł ich wszystkich jak dzieci, a później nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Dobrze i przejął. Jest zawodnik na czystej pozycji. Dobra okazja. No i znowu gol. Nie oszczędzają rywali. Jest nie do upilnowania, niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. Obrońcy zostawili mu trochę za dużo miejsca i skrzętnie to wykorzystał, ogrywając bramkarza. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Ładne wejście, przejęcie piłki. Przechwyt, ale nie opanował.
Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Błaszczykowski. Robert Lewandowski. Przegrywają i muszą ruszyć odważniej do przodu, bo czasu coraz mniej. Zdecydowanie masz rację. Można dyskutować, czy słusznie został odgwizdany, spalony. No, zaskakujące. Trener decyduje się wymienić aż trzech zawodników. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Ryzykownie, ale udanie. João Moutinho. No, szkoda. Nie udało się opanować piłki. Arbiter podyktował rzut wolny. Od razu wznowili grę. Dobre rozegranie. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Po uderzeniu w poprzeczkę! Piłka wraca na boisko. Robert Lewandowski. Błaszczykowski. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Świetnie wyczuł rywala, skutecznie zatrzymał atak. Sędzia przerywa grę, rzut wolny. Może być groźnie. Bramkarz piąstkuje, spójrzmy. Znalazł się na czystej pozycji. Tym razem nie udało się trafić. Wciąż jedna bramka na jego koncie. Gra dzisiaj znakomicie, jest groźny. Ciągle znajduje się w sytuacjach strzeleckich. Nerwowo, ale skutecznie przerywa tę akcję. Sędzia liniowy pokazał, że piłka opuściła boisko i za chwilę rozpoczęcie od własnej bramki. Sahin. Wspaniale gra. Ciekawe, co teraz pokaże. Koledzy liczą na niego, ale słusznie. Potrafi zagrać w sposób zupełnie nieprzewidywalny. Błaszczykowski. A jak niewiele zabrakło słupek! Tym golem zaskoczył i własnego bramkarza, i kolegów. Fatalne, beznadziejne zagranie. No i w konsekwencji, jak widzimy, bramka samobójcza. Nie pomógł swojej drużynie tą interwencją. Pakował piłkę do siatki, a cały zespół w kłopoty. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Błaszczykowski. Strzela! Obronił, ale piłka na boisku. I mamy gola, proszę Państwa. To jest jego wielki dzień i wielki moment. To jego trzeci gol w tym meczu. Chyba naszym zdaniem będzie to piłkarz meczu. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Błaszczykowski. Garcia. Piszczek. Długo prowadzi piłkę przy nodze. Mamy rzut wolny.
Piszczek, Błaszczykowski, Robert Lewandowski. Nieudany dribbling i strata. Garcia znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Piłka wyszła na aut od linii bocznej Porto. Zobaczymy na boisku dwóch nowych graczy. Robert Lewandowski. Kel. Ładne podanie. Spalony? No jeśli tak, to minimalny. Wspaniale przechwycił. Przekazał piłkę partnerowi. Szkoda, nie udało się. Mogli podwyższyć prowadzenie w tym meczu. Kel. Ach, dzisiaj zupełnie nie wychodzą mu te podania. Kolejna strata. Jest! Znakomicie! Ten gol, którego powtórkę oglądamy, tylko zmniejszy rozmiary porażki. Za późno, żeby myśleć o pogoni, kiedy się przegrywa tak wysoko. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. João Moutinho. Właśnie sędzia zakończył to spotkanie. Ależ to był mecz, zgodzisz się, Włodek, szkoda, że się skończył. To rzeczywiście dzisiaj było coś niesamowitego. Takie mecze ogląda się z zachwytem. Wspaniała postawa zwycięzców. I na dziś to by było tyle. Za uwagę dziękują Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Thank you.